Skończony został audyt w Mosirze, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. No proszę Państwa, audyt, który ocenia działanie Mosiru, powiem delikatnie, negatywnie. Po pierwsze, są takie punkty, które, że jest niepełna realizacja zadań statutowych. W statucie Mosiru jest szereg różnych działań, które Mosir powinien robić i właściwie większość tych zadań statutowych on nie realizuje. Kwestionowana jest nieprawidłowa organizacja i podział pracy wśród kadry kierowniczej. Jest bardzo dużo kadry kierowniczej, która zajmuje się jakby tam określonym jednym obiekcikiem i już jest od razu kierownik. Ta kadra kierownicza liczy 8 osób razem z panem dyrektorem, czyli to jest 9 osób w tym momencie, czyli na załogę, która jest 50 osobowa, no jest to rzeczywiście stosunkowo dużo. Brak inwentaryzacji aktywów i pasywów w tejże instytucji. Brak skutecznych działań w celu zwiększenia przychodów i pozyskania środków pieniężnych. Ja chciałem Państwu jednoznacznie powiedzieć, że z danych zawartych w ewidencji księgowej wynika, że działalność Mosiru w 2014 roku przynosiła roczną stratę w kwocie 5 389 115 zł. Średnio dziennie, każdy dzień funkcjonowania Mosiru przynosił stratę 14 764 zł. Tak naprawdę nie było w organizacji ustanowionego osoby odpowiedzialnej za promocję, za sprzedaż w ogóle dział promocji i sprzedaży nie został obsadzony, nie było takiej osoby i jednocześnie nie zostały również te obowiązki przypisane zatrudnionym pracownikom. No, wydaje się, że to spowodowało między innymi, że ta sprzedaż tej usługi jest tak minimalna. Proszę zauważyć, że właściwie nie ma obszaru takiego dużego, żeby któryś się bilansował. No, poczynając od hotelu, poprzez basen, poprzez korty, wszystko tak naprawdę tam jest bardzo duże niedofinansowanie. I właściwie odbieramy tak naprawdę, że Mosir to utrzymuje tylko i wyłącznie miasto i właściwie nie potrzeba się starać o jakiekolwiek dochody, bo tak miasto i tak to wszystko pokryje. I tak w rzeczywistości jest, bo jakbyście zobaczyli Państwo te przychody po szczególnych obszarach, to one są tak małe, że w ogóle nie warto o nich mówić w tym momencie. No jeżeli hotel, który jest hotelem dobrym, w takim dobrym miejscu w tym momencie, jego średnie obłożenie całoroczne jest 22%, no to o czym mamy mówić w tym momencie? Nie było zainteresowania, właściwie oczekiwanie było tylko i wyłącznie od tego, żeby miasto dało pieniądze. I teraz jest taki wielki boom przeciwko temu, że miasto jakby obcina wydatki, to nagle się okazuje, że protestujemy przed tym strasznie. Miasto analizuje tą sytuację, która jest w Mosirze, ale miasto również oczekuje od tego, że ktoś wreszcie się zacznie interesować tym Mosirem i zacznie ściągać kontrahentów i nie tylko liczyć na miasto, ale przede wszystkim liczyć na siebie. Gdyby to nie była jednostka budżetowa, tylko to była jednostka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ona musiałaby się tak naprawdę bilansować. I właściwie taka sytuacja, jaka jest w tej chwili w tymże Mosirze, no to by dyskredytowała tą spółkę. Bo spółka nie mogłaby mieć takiego zadłużenia w tym momencie. A ona jest, jeszcze raz powtarzam, w tak dużym procencie utrzymywana przez miasto, że właściwie no, jest to dla nas zupełnie jakby nieporozumienie. Jednocześnie stwierdzamy również, w tym audycie zostało stwierdzone, że jest niewystarczający nadzór nad ponoszonymi kosztami działalności, brak wymaganych dokumentów inwentaryzacyjnych oraz sporządzenia i obiegu dokumentów i księgowych. Resume audytora jest takie, że działanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku wymaga zmian systemowych i organizacyjnych. I takie nasze rozmowy i takie zmiany przewidujemy. Chcemy rzeczywiście, żeby Mosir była to jednostka, która nie tylko oczekuje pieniędzy od miasta, bo miasto tych pieniędzy wystarczająco dużo daje, więcej nie będzie dawało. Chcemy, żeby to miasto dawało mniej pieniędzy, żeby dochody tego ośrodka były również ściągane. Są takie możliwości. Ja, do mnie się zgłaszają kontrahenci, którzy chcą z Warszawy, dzwonią, że chcą wynająć hotel na miesiąc z bazą sportową. I proszę Państwa, ja nie wierzę, bo to nie wierzę, że taką słyszą odpowiedź, ale
Ostatnio był u mnie pan, który powiedział, że usłyszał odpowiedź, że on nie jest tym zainteresowany, bo miasto tam mu dołoży pieniądze. W związku z tym i chcemy to naprawdę zmienić, bo to nie może być tak, żeby miasto dokładało pieniądze, a MOS nie interesuje się dochodami ściąganymi. Będziemy rozmawiać. Na tym etapie pan dyrektor ma się ustosunkować do wniosków. Chcemy z panem dyrektorem rozmawiać, zobaczymy, jak to będzie dalej w MOSiR-ze.